Po zakończeniu spotkania PGE Skry z Zaxą nikt nie opuścił hali. Krótko po ostatnim gwizdku sędziego miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Z grą w siatkówkę oficjalnie rozstał się Michał Winiarski. Bełchatowski klub wraz z kibicami przygotował dla niego małe pożegnanie. Nie obyło się bez ciepłych słów, wzruszeń, prezentów i żartów. Na boisko wjechał wielki tort przygotowany specjalnie dla przyjmującego bełchatowskiego zespołu. Jeden jego kawałek wylądował na twarzy popularnego Winiara, a także na twarzy kapitana PGE Skry Bełchatów Mariusza Wlazłego. W sumie Michał Winiarski spędził w PGE Skrze Bełchatów 8 lat. W tym czasie zdobył z klubem 3 Mistrzostwa Polski, Wicemistrzostwo Kraju i 2 brązowe medale, 2 puchary i 2 superpuchary Polski, a także srebro i brąz Ligi Mistrzów.